wieża. Na tych murach połamał sobie zęby cesarz Henryk II, który atakował wtedy Bolesława Chrobrego. Pisze o tym kronikarz niemiecki Tittmar, również wojska Jana Luksemburskiego, które szły na pomoc krzyżakom przeciwko Władysławowi Łokietkowi, również tutaj musiały się zatrzymać. Miasto, które wróciło do Polski po II wojnie światowej. I także tutaj przyjechali parafianie czcigodnego sługi Bożego Serafina Kaszuby. Tutaj był podczas swojego pobytu w Polsce na leczeniu, rekonwalescencji w latach 68-70. Także zawitał do tego miasta w odwiedziny. Prowadził także korespondencję z panią Teklą, właśnie z Niemczy. Pozwolę sobie przeczytać fragmenty jego listu. Akurat mam list z Krasnoarmiejska, a więc z Kazachstanu. Pisze on do niej: Droga Tekluniu, obiecywałem sobie, ale pewnie i wam, że napiszę wkrótce po wyjeździe. A więc jest to już po wyjeździe z Niemczy. I oto już 3 miesiące mijają, a mnie trudno zdobyć się na parę słów. Skoro jednak zbliżają się twoje imieniny, muszę napisać choćby w trzęsącym się pociągu. Niech ci Pan Bóg wynagrodzi twoją dobroć, którą jak jasnym słoneczkiem opromieniłaś ostatnie dni mego pobytu w kraju. Liczę je do najprzyjemniej spędzonych, choć na ogół wszędzie spotykają się z życzliwością. Tutaj też ludzie są bardzo dobrzy. Niektórzy czekali 2 lata i dłużej na zmiłowanie pańskie. Dziękuję Bogu, że mogę się jeszcze na coś przydać mimo niedołęstwa. Pogoda w Azji przez cały czas była wyśmienita. To też czuję się nieźle. Więcej napiszę później, jeżeli będę pewny, że moje pismo, czyli list, otrzymaliście. Tymczasem składam jak najserdeczniejsze życzenia pokoju i szczęścia w rodzinie i pociechy z synów. Proszę pozdrowić męża, synów, rodzinę, znajomych. Oddaję was opiece Matki Bożej. Szczerze oddany ojciec Serafin. To zmiłowanie pańskie, o którym piszę, na które czekali ludzie w Kazachstanie, no to właśnie przyjazd kapłana. Dlatego właśnie czcigodny sługa Boży Serafin wyjechał z Niemczy mimo takich dowodów życzliwości i pojechał tam, gdzie był potrzebny. Thank you.